Czasami trzeba ochrzanić, a czasami trzeba pochwalić. Ja nazywam się Juliusz Szalek i dzisiaj będę prawie tylko chwalił Renault Espace, znaczy się Australa. Powiem Wam, jakie ten samochód ma wersje wyposażenia, jakie silniki, co mi się podoba, a co nie. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na Motopedii. motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Po tych wszystkich Talismano, Koleoso, Fluensach przyszedł czas na oczyszczenie i Renault postanowiło oczyścić swoją gamę modelową. Pierwsze było Megane E-Tech, drugi jest Renault Austral. Ten model ma się mieścić między mniejszym Capturem a większym Koleosem, ale przecież w ofercie jest jeszcze Arkana, która jest tak naprawdę SUV-em coupé. Austral to tak naprawdę francuski odpowiednik Nissana Qashqai, bo przecież auto zostało zbudowane na tej samej platformie podwoziowej, czyli CMF-D. Konkurencja w tym segmencie jest naprawdę olbrzymia. Od Skody Karoq przez Opla Grandlanda po Peugeota 3008 i wiele, wiele innych samochodów, a część z nich mogliście oglądać na naszym kanale. Wraz z nastaniem nowej ery w Renault przyszła pora na zupełnie nowe logo. Tylko powiedzcie mi, która z marek tworzy nowe logo w taki sposób, by nie było go widać? W tym nadwoziu dużo się dzieje, szczególnie w tym matowym kolorze. Zobaczcie, jakie ładne przetłoczenie. Subtelna linia. I tu eleganckie przetłoczenie. I tu jedna linia i druga linia. I na masce takie zaokrąglenia z takimi wystającymi cycuszkami. Jakkolwiek by nie wyglądało logo, no to Renault Austral może się podobać, bo to jest całkiem zgrabnie narysowany samochód, który ma 4,51 m długości. Czy to jest samochód dla dużych ludzi? Tak, moi drodzy, Renault Austral jest samochodem dla wysokich, bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsca. O przestrzeni w środku decyduje oczywiście rozstaw osi, a ten w Australu wynosi prawie 267 cm. Ale jestem w szoku, ile tutaj jest miejsca. A przecież to nie jest jakiś mistrz wielkości. To jest dobra średnia. Ale muszę jeszcze dodać jedno. A mam 198 cm wzrostu, czyli to jest ponad średnią. Ciekawe jest to, że Renault Austral jest tak naprawdę mniejszą wersją Renault Espace, który niebawem pojawi się na rynku. Dodatkowe 20 cm, zdaniem Francuzów, stworzą z tego samochodu minivana. Wróćmy jednak do SUV-a. Bagażnik w tym samochodzie jest naprawdę całkiem sporych rozmiarów. To ponad 530 litrów. Oczywiście w zależności od wersji silnikowej, bo jeśli wybierzemy sobie Australa w wersji hybrydowej, to bagażnik skurczy się do 430 litrów. I wiecie, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim? Najzabawniejsze jest to, że ten samochód w wersji wyjściowej kosztuje 134 tysiące złotych 900. Ale ten kosztuje 180 tysięcy złotych 900. A tak naprawdę ten po doposażeniu kosztuje 205 tysięcy złotych. I to jest, uwaga, ikoniczny duch Alpine, czyli Iconic Esprit Alpine. Ale tylną kanapę mogę przesunąć i to o 16 cm. Wtedy tworzy mi się tutaj taka nie wiadomo na co dziura, pewnie na śmieci. Podłoga nie ma regulowanej wysokości, ale pod tą deską kryje się prawie pełnowymiarowe koło dojazdowe o rozmiarze 17 za dodatkowe 700 zł. Lampa Full LED Matrix Vision z sekwencyjnymi kierunkowskazami wymaga 4000 dopłatych i to nawet do najbogatszej wersji. Dach w kolorze czarnym to kolejne 3500. Gdybyśmy chcieli panoramiczny dach, no to musimy dorzucić kolejne 3500. Prawdziwym hitem jest ten szary matowy, a tak naprawdę satynowy lakier. Kosztuje 7,5 tysiąca złotych. Za te pieniądze możecie kupić sobie na przykład Clio'wkę trójkę. No to dobrze, zacznijmy od kubka. Miejsce na kubek jest, a nawet dwa. Tylko co z tego, że ono jest, skoro nie mogę przesunąć tego tutaj oto urządzenia, no bo właśnie kubek mi zabiera miejsce. Więc wymyśliłem sobie, że kubek, który możemy tutaj wsadzić, musi być tej wysokości, czyli doppio, espresso, expresso podwójne i wtedy ten kubeczek bardzo ładnie mieści się w tym schowku, który jest przykryty właśnie tym czymś, które na pozór wydaje się, że nie wiadomo do czego jest, bo to jest taka strachłapka bardzo fajna, to nie jest dźwignia do zmiany biegów w automatycznej skrzyni, ale wymyśliłem do czego to może być, bo to wcale nie jest dźwignia do niczego. To jest, moi drodzy, podłokietnik
półeczkę. Pod nadgarstek. O! To jest pod nadgarstek, żeby można było oprzeć dłoń, a tak naprawdę całą rękę z przedramieniem włącznie, i wtedy mamy bardzo łatwy dostęp do normalnych przycisków do obsługi klimatyzacji. Tutaj mamy schowek. Zmieści się tutaj nie słoik z ogórkami, ale moi drodzy, sznyka z glancem. Co to jest sznyka z glancem? To jest drożdżówka z kruszanką, a glanc to jest lukier. W Poznaniu bardzo dobre, niedrogie. Tutaj mamy kolejny schowek, który otóż zmieści litrowy słoik ogórków. Ostatnio wyszły mi dość miękkie te ogórki, więc jak ktoś zna jakiś dobry przepis, to polecam się pamięci. Jest też schowek, i to całkiem sporych rozmiarów, na kosiniaka. I ten schowek, moi drodzy, jest wyłożony bardzo takim miękkim, jakimś zamszo aksamito alkantarą. Zresztą, tej alkantary tutaj w samochodzie jest zdecydowanie więcej. Ona na przykład pokrywa ten element tutaj na desce rozdzielczej i wygląda to całkiem porządnie. Szczególnie z tymi niebieskimi przeszyciami, a te niebieskie przeszycia biorą się stąd, że oczywiście mamy wersję Iconic Esprit Alpine. I wtedy mamy właśnie te niebieskie obszycia tutaj, wtedy mamy niebieskie obszycia na fotelach. Cały wystrój deski rozdzielczej jest naprawdę bardzo przyjemny, wygodny i funkcjonalny. W środku, na najważniejszym miejscu, oczywiście duży ekran systemu infotainment. Asystent jazdy wygląda całkiem ładnie, tak samo jak na przykład asystent parkowania. I tutaj po lewej stronie mamy przełączniki i możemy każdy z systemów indywidualnie ustawiać pod własne oczekiwania. Ale najważniejsze jest to, że ten cały system to jest Android Automotive. To nie jest Android Auto, bo Android Auto to jest tak naprawdę nakładka, którą możemy sobie po prostu wykorzystywać, parując telefon z tym systemem. Jest oczywiście też Car Apple Play. Tak, tak, nauczyłem się, to jest nie Apple CarPlay, chociaż tak powinien się ten system nazywać. Najważniejsze jest też to, że mamy tak naprawdę menu pojazdu i menu normalne, które wygląda właśnie jakbyśmy korzystali z technologii Google'a, no bo właśnie Android Automotive oparty jest na Google'u i tutaj mamy dowolne aplikacje, które możemy instalować. Czy to wszystko fajnie działa? Działa fajnie, ale lubi się zawiesić, jak w normalnym PC-cie. Tu jest schowek na okulary z bardzo fajnym patentem, z takim lusterkiem, no, w którym możemy obserwować wszystko to, co dzieje się za naszymi plecami. Kierownica jest też nietypowa, bo nie dosyć, że ścięta z góry, nie dosyć, że ścięta z dołu, to tutaj też pojawia się alkantara, pojawia się oczywiście piano bled i pojawiają się przyciski i jedno najważniejsze, coś, co służy do zmiany trybów jazdy. To jest multisens i wybieramy tutaj między trybami jazdy od komfort przez sport po spersonalizowany tryb, czyli taki, w którym wybieramy sobie różnego rodzaju ustawienia. Dużo też dzieje się za kierownicą, bo tradycyjnie po lewej stronie mamy kierunkowskazy, ale tutaj mamy dźwignię do wycieraczek, tutaj mamy dźwignię do zmiany biegów. W tym samochodzie mamy bezstopniową skrzynię, więc tryb jazdy D wybieramy sobie właśnie tym cięgnem. I tutaj też jest piano black. Tutaj też jest piano black. No i oczywiście jak to w Renault, każdym Renault, nawet tym najnowocześniejszym bywa, do obsługi radia mamy osobny gadżet. A jak ktoś chce posłuchać naprawdę muzyki dobrej jakości, to musi dołożyć 4,5 koła na system Harman Kardon. Tutaj jest miejsce na telefon z możliwością indukcyjnego ładowania. No tylko kłopot jest taki, że jak ten telefon sobie odłożymy i na przykład nagle zahamujemy, to telefon może wyjechać w tę stronę. Jeśli ktoś ma wątpliwości, skąd pochodzi Austral, to jest to taka wszywka. Poproszę kubek z kawą. No ale kawy się tu nie doczeka. Ale jest miejsce na kubek. Tak naprawdę są miejsca dwa i podłokietnik, który jest dobrze ustawiony i jest wygodny. Wygodne także jest oparcie i cała kanapa. Oparcie można regulować. Nie jest to może jakoś rewelacyjnie duża możliwość regulowania. O, to jest pozycja wyjściowa i mogę go sobie troszeczkę pochylić. Wtedy jest tak wygodnie, że mógłbym w sumie tutaj zasnąć. Tu mamy dwa USB wyjścia, tu mamy nawiew, mamy bardzo dużo miejsca na stopy.
Gama silnikowa Renault Australa jest bardzo szeroka, rozłożysta, jak stąd do dotąd, bo tak naprawdę pod maską tego samochodu możemy na razie znaleźć tylko jeden silnik. To jest 1.3 czterocylindrowy o mocy 140 albo 160 koni mechanicznych. W tej słabszej odmianie mamy skrzynię manualną, w tej mocniejszej odmianie mamy skrzynię CVT. Ale na horyzoncie jest silnik czy napęd hybrydowy z silnikiem właśnie 1.2 trzycylindrowym o mocy, uwaga, 130 koni mechanicznych, ale napęd ma oczywiście silnik elektryczny o mocy 50 koni mechanicznych i rozruszniko-alternator o mocy 25 dodatkowych koni mechanicznych. W sumie daje nam to 199 koni mechanicznych, ale to jest kwestia końcówki tego roku albo początku przyszłego. Renault twierdzi, że Austral nigdy nie będzie hybrydą plug-in. W takim razie po co to miejsce? Na gaz. Powiem Wam szczerze, że pod wrażeniem jestem, jak Renault poprawiło jakość swoich samochodów. Jakość i design tak naprawdę, bo te samochody, no, nareszcie mi się podobają. Ale pod wrażeniem jestem tego, jak tutaj jest przestronnie i jak wygodnie mi się tutaj siedzi. Bo tak, fotel z jednej strony jest bardzo sprężysty, miękki, zawieszenie w tym samochodzie wcale nie jest takie typowo francuskie kanapowe. Ono tutaj jest bardzo mięsiste, a z tyłu jest belka skrętna, bo tylko układ wielowahaczowy zarezerwowano dla auta w wersji hybrydowej. Nie ma przeciwwskazań, żeby tym samochodem szybko jeździć. Kłopot pojawia się tylko właśnie przy dużych prędkościach, a kłopot to jest hałas, który dociera do wnętrza. Auto jest z jednej strony nieźle wyciszone, ale jest to obliczone na taką prędkość 110-120. Powyżej 140 tu robi się naprawdę głośno. Zresztą zaraz to sprawdzimy. 55,9 to jest hałas przy 90 km na godzinę, przy 140 no jest on zdecydowanie większy. W tej mocniejszej wersji silnikowej Austral przyspiesza w 9,7 sekundy do setki. Pełen gaz, tryb sport, bo tak naprawdę tylko tryb sport mogę wybrać, no bo nie będziemy jechać przecież w trybie eco albo komfort. 10,5 sekundy. 9,7 fabryczne, a muszę Wam powiedzieć, że w tej słabszej wersji Renault, zgodnie z danymi fabrycznymi, przyspiesza w 10,7 sekundy. A jeśli pojawi się wersja hybrydowa, o której Wam wspominałem, to będzie demon prędkości. Do setki będzie ten samochód przyspieszał w 8,4 sekundy. Mimo tego, że w wersji mocniejszej zamontowana jest skrzynia CVT, czyli skrzynia bezstopniowa, a jak ktoś słusznie zauważył, w zasadzie to nie jest wtedy skrzynia, tylko układ planetarny, no to tutaj mamy wirtualne biegi, czyli dla mojej przyjemności po prostu są łopatki i mogę sobie zmieniać wirtualne biegi. Wtedy silnik symuluje, tak naprawdę układ elektroniczny symuluje coś w rodzaju przełożenia na kolejny bieg. Ma to sprawić, że jazda tym samochodem będzie bardziej bardziej przyjemna, że będę czuł i tak, jakbym zmieniał faktycznie biegi, ale w rzeczywistości to jest układ planetarny, więc skrzynia bezstopniowa. Austral wcale nie jest jakimś szczególnie dużym, ani szczególnie małym samochodem. On mieści się w takiej dobrej, średniej dla tego segmentu, ale widoczność na zewnątrz ograniczają przede wszystkim słupek a tak naprawdę bardziej duże lusterka. One są fajne, w mieście bardzo dobrze w nich wszystko widać, no tylko jak jadę tak na trasie, albo na przykład przygotowuję się do lewoskrętu, no to tutaj muszę wzmożyć swoją czujność, by czasem nie popełnić błędu i nie zahaczyć jakiegoś rowerzysty na przykład, ale patrzę w lusterko wsteczne i widoczność do tyłu jest na wystarczającym poziomie. Przez to, że linia okien jest dość wysoko poprowadzona, no wtedy to okienko na tylnej klapie nie jest jakoś szczególnie wielkie, ale w zupełności wystarcza. Silnik o pojemności 1.3, przyznacie, że to wcale nie jest duża pojemność, no ale coś za coś. Możemy mieć duży silnik, dużą moc, tutaj mamy nieco mniejszy silnik, nieco mniejszą moc, 158 koni mechanicznych, no ale przynajmniej może spalanie będzie nieduże. No i biorąc pod uwagę gabaryty tego samochodu, Renault Austral na każdą setkę potrzebuje średnio 7,5 litra na 100 km, chociaż producent podaje, że to jest gdzieś bliżej 6 litrów.
Mi do takiego poziomu nie udało się zejść. Oczywiście, jeśli będziemy jechać z prędkościami autostradowymi, to ten niewielki de facto silnik będzie niestety zdecydowanie więcej palił, więc jeśli zafundujecie sobie jazdę z prędkością autostradową, no to spalanie oscyluje w granicy, sprawdzicie sobie w tabelce. A jeśli będziecie tylko nieco delikatnie obchodzić się z pedałem gazu, to średnio uzyskacie 7 litrów na setkę. Zawieszenie na poprzecznych nierównościach jest nieprzyjemne. Lubi podskakiwać i przy takim gabarycie samochodu, no to naprawdę zmniejsza komfort jazdy. Dodatkowo skrzynia szarpie, do tego nie można się przyzwyczaić i to szarpanie jest bardzo irytujące, bo pojawia się w najmniej oczekiwanych miejscach. Na przykład jak delikatnie toczysz się w korku, no to co chwilę będziesz czuł szarpnięcie. A poza tym najgorsze jest to, że system lubi się w tym samochodzie zawiesić. I to jest niestety wada wielu Renówek. Na szczęście sam się resetuje. Nie trzeba samochodu zatrzymać, wyłączyć, włączyć. Po prostu system nagle z niewiadomych powodów zaczyna się resetować. Reasumując, Renault Austral to naprawdę bardzo fajnie jeżdżący i wyglądający samochód. Ma bardzo oszczędny silnik. Być może nie jest to silnik o wielkiej mocy, ale silnik, który na co dzień sprawdzi się idealnie. 158 koni mocy to jest moc w zupełności wystarczająca. Samochód bardzo przestronny, funkcjonalny, ba, rodzinny. I tylko zastanawiam się, jak zostanie wyceniony większy brat Australa, czyli Espace. Wiem, wszyscy ci, którzy pokochali segment minivanów, na pewno nie będą zadowoleni z tego, że nowy Espace będzie właśnie SUV-em, a nie minivanem. Na koniec oczywiście żart prowadzącego, czyli sucharek, ale tym razem nie opowiem dowcipu ja, tylko opowie go za mnie sztuczna inteligencja. Hello Google! No niestety, sztuczna inteligencja nie zawsze działa, więc wymuszę tę funkcję przyciskiem. Opowiedz dowcip. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą do sypialni? Bo tata prosił, żeby go o 5:00 po cichu obudzić. Słabe. I tak działa mniej więcej Google Automotive, Android Automotive, Google. Jeden z kolegów zauważył, że wsadzając bagaże do bagażnika można czołem uderzyć w półkę. Marku, nie w półkę, w klapę. Czy to jest samochód dla dużych ludzi? Tak, bo tutaj jest... To jest nasz producent. Hałasuje się, nie umie się zachować.